Halo! Jest tam kto? Przysłał mnie Damien! Halo! Czego tu szukasz? Przysłał mnie Damien. Mówił o pracy. Pomyliło ci się. Dopiero co z nim gadałem. Kazał mi tu przyjść. Jesteś sam? Dlaczego pytasz? Bo wycieczek nie wpuszczamy. Nic osobistego. Po prostu, wiesz, jesteśmy ostrożni. Spytam jeszcze raz. Jesteś sam? Tak, jestem sam. Lepiej nie ściemniaj. A teraz wchodź i idź na dół. Wszystkiego się dowiesz. Dlaczego nadal tu sterczysz? Jestem Maiden, od Damiena. Szukam pracy. Jasne. No to... jesteś tu nowy. Damien też o to pytał. Co za różnica? Szef cię o coś spytał. Nadal próbuję się dowiedzieć, co tu robię. To ty tu owijasz w bawełnę. Dobra. Pogadajmy o robocie. Najlepiej, żebyś nie był zbyt dobrze znany na bazarze. Wiesz, raczej niewielu mnie tu zna. Dobrze, bardzo dobrze. Chyba znalazła się nasza zguba. O czym ty mówisz? Czego ode mnie chcecie? Powiedzmy, że pracujemy dla kogoś, kto chce cię poznać. Tylko, że ty raczej nie chcesz poznać jego. Bierzemy go, chłopcy! I co teraz, sukinsyno? Mam tu coś dla ciebie, zasrańcu! Jestem niewykalny! Hayden? Ty... nie... jak ty... Przeżyłeś? Ty dupku! Wystawiłeś mnie! Co? Nie, przysięgam! Nigdy bym... ja tylko szukałem ludzi! To taka robota! Kim oni są? I dlaczego mnie szukali? Nie wiem, Hayden! Musisz mi uwierzyć! Błagam! Kazali mi przysłać do siebie wszystkich nowych. Nie mówili po co. Nie mam wyjścia. Muszę robić, co mi każą. Mają coś wspólnego ze śmiercią Lukasa? Co? Nie! To znaczy mam taką nadzieję. To byłoby straszne. Ale ja naprawdę nie wiem. Więc przysyłałeś do nich innych i wszystkich pozabijali? Coś ty zrobił, Damien. Nie wiedziałem. Na początku. Ale później nie mogłem już nic zrobić. Nie mogłem! Ilu, Damien? Ilu ludzi posłałeś na pewną śmierć? Przestań, Hayden! Przestań! Przepraszam! Musiałem. Naprawdę. Uwierz mi. Mają mojego brata. Co z twoim bratem? No, gadaj. Porwali go i grożą, że go zabiją, jeśli nie zrobię tego, co każą. Pomyślałem, że jeśli się sprawię, to go w końcu wypuszczą. Wykorzystują mnie i mam już tego dość. Chcę tylko ocalić brata. Pomożesz mi go znaleźć? Wysłałeś mnie na rzeź, a ja mam o tym zapomnieć i znaleźć twojego braciszka? Jesteś zły, rozumiem, ale pomyśl tylko, może on słyszał, dlaczego cię szukają. Gdyby wiedział, nie chciałbyś go znaleźć? W porządku, ale módl się, żeby coś wiedział.
Ani śladu Cliffa. Szlak, chyba nie myślisz, że on żyje, prawda? Nie martw się na zapas. Ale gdzie mieliby go trzymać? Szlak, to moja wina, głupi jestem! To, że wysyłałeś tu ludzi? Tak. Co do twojego brata, nie wiem. Kiedy ostatnio go widziałeś? Byliśmy we wschodniej części Quarry End, przy Devil's Bridge. Tam nas napadli. Uprowadzili go, a mnie zmusili do brudnej roboty. Robiłem to tylko dla dobra brata Aiden. Kiedy zaczynałem, nie wiedziałem, że ktoś zginie. Czym jest Devil's Bridge? To nazwa budynku. W średniowieczu mówiono, że mieszkają w nim diabły. Ale czasy się zmieniły i ludzie przestali w to wierzyć. Przed epidemią był tam warsztat samochodowy. Teraz pełno tam bandytów. No to chyba sprawdzę okolice tego Devil's Bridge. Aiden, mówisz serio? Zrobisz to dla mnie? Nic z tych rzeczy. Zrobię to, żeby nikt inny przez ciebie nie zginął. Wiem, że nie zrobiłem najlepszego wrażenia, ale proszę, uratuj go. Damien? Damien? Nie, jestem Cliff. Rety, ale podobieństwo. Straż! Czekaj, Damien mnie przysłał. Jak uciekłeś? Uciekłem? Znikąd nie musiałem uciekać. Czyli ty nie pracujesz z nim, tak? No, raczej. Słuchaj, Cliff, chcę się tylko czegoś dowiedzieć na temat zabójstwa Lucasa. Tego z SP? Co z nim? To wy go zabiliście? Chujałeś? Chcemy jeszcze pożyć. Zresztą mamy ważniejsze cele. Na przykład ciebie. Mnie? O czym ty gadasz? Jeszcze na to nie wpadliście? No tak. Kocham brata, ale to frajer. Jak ich mało. Damien? Tu Aiden. Słyszysz mnie? Słyszę. Znalazłeś Cliffa? Tak, ale... Cześć, brachu. Bardzo nam pomogłeś z tymi dzieciakami. Doktor Waltz jest zadowolony. Waltz? On tu rządzi. Rządzi? Cliff? Nie rozumiem. Tak, porwali mnie, ale szybko zmieniłem front. Musiałem udawać, bo inaczej nie wykonywałbyś rozkazów. Że co zrobiłeś? Przestań się mazgaić. Tylko tak mogliśmy cię przekabacić. Jak mogłyśmy to zrobić? I tym ludziom, których do was wysłałem. Na pewną śmierć. Nie przejmuj się, braciszku. To dla wyższego dobra. Niby czyjego? Szefa, rzecz jasna. A teraz dałeś nam gościa, którego chciał najbardziej. To on! Ten, który zabrał zabawkę doktora! Yeah!
Żałujesz, że tu jesteś? Damien! Jesteś tam jeszcze? Zgłoś się! Damien! Damien, słyszysz mnie? Aitor. Trop gdzieś prowadził? Nie, donikąd. Nie dziwię się. I co teraz? Szukam dalej. Dobra. Ej, co się dzieje? Gdzie jest Damien? Zamknął się w wieży. Co się stało? Bo ja wiem. Zaczął nawijać, że to wszystko jego wina. Całkiem mu odwaliło. Nie odzywa się przez radio. Raczej nie był w nastroju do rozmów. Da się jakoś tam dostać? Raczej nie. Nie w normalny sposób. Niektórzy próbowali się wspinać, ale zwykle trzeba było ich potem zdrapywać z ziemi. Spróbuję. Kurwa mać, ludzie zawsze będą narzekać. Żyjemy i tylko to się liczy. Damien! Stój, bo skoczę! Czekaj! Dobra! Stoję. Spokojnie, Damien. Bez nerwów. Czego chcesz? Pogadać. O czym? Nie wiem. O życiu? Jeb się! To cię właśnie boli, że żyjesz, a tak wielu przez ciebie zginęło. Damien? Ja ich zabiłem. Wszystkich. Słuchaj, to nie była twoja wina. Nie jesteś zły. Próbowałeś tylko ocalić brata. Nie dali ci wyboru. Ale mój brat to jedna osoba. Jedna. A ja zabiłem tak wielu. Nie, tylko ich tam wysłałeś, ale nie zabiłeś. Jaki miałeś wybór? Uwierz mi, w imię dobra narobiłem wiele złego. Nawet bardzo złego. Ale nie jestem złym człowiekiem. Tak samo jak ty, Damien. Ja jestem. Mogłem coś wymyślić. A zamiast tego, gdy tylko zamykam oczy, widzę twarze tych wszystkich ludzi, których pytałem. Hej, jesteście tu nowi? Wszyscy nie żyją. A teraz jeszcze mój brat. Przeze mnie. Nie zniosę tego dłużej. Dasz radę. Pokaż, na co naprawdę cię stać. Żyj dalej i każdego dnia naprawiaj błędy. To niemożliwe. Nigdy ich nie naprawię. Przepraszam, Hayden. Mam wiadomość od twojego brata. Że co? Twój brat powiedział mi coś przed śmiercią. I nic nie mówiłeś? Gadaj! Wolałbym nie krzyczeć, Damien. Chodź, to pogadamy. Jeśli to podstęp, Aiden, to marny, nie nabiorę się. Zobaczysz, skoczę szybciej niż myślisz. To nie podstęp. Naprawdę, powiedział mi coś zanim... Po prostu chodź, dobra? Dobra. Odsuń się! Nie śpiesz się. Mów. Podejdź bliżej, pogadajmy jak ludzie. Mów! Dobra, dobra. Powiedział... Twój brat powiedział, że cię kocha. Nie chciał, żebyś się obwiniał. Wziął winę na siebie. Powiedział, że jesteś lepszym człowiekiem niż on. Akurat! Cliff tak nie gadał! Był chujem! To był mój brat, ale dupek jakich mało! Tak powiedział. Chciał, żebyś żył. Nie chciał, żebyś cierpiał.
Przysięgam. No, jest tylko jeden sposób, żeby się dowiedzieć. Zapytam go. Ale on nie żyje. No właśnie. Stój! Aiden, tu Sophie. Porozmawiajmy. Sophie, chciałaś się spotkać? Słyszałam trochę o tobie. Dobre czy złe rzeczy? Użyteczne. Takie, przez które zaczynam wierzyć, że warto dać ci szansę. Co proponujesz? Odwiedź któregoś z rzemieślników. Alberto albo Vincenzo. Obaj znają drogę do najczystszych kryształów. Potrzebuję paru. Do pewnej transakcji. Do pewnej transakcji. Powinienem coś wiedzieć? Jak mawia Karl, ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Wierzysz w to? Wierzę, że lepiej nie ufać obcym. A ty jesteś obcy. Przynajmniej na razie. Dowiedz się, gdzie są kryształy. I wtedy zastanowimy się, co dalej. Te kryształy. O co tyle krzyku? Są produktem ubocznym. Powstałym po chemicznych bombardowaniach miasta. Ludzie wierzą, że infekcja postępuje wolniej, jeśli nosi się je przy sobie. Ja nie bardzo w to wierzę, ale próbować warto. To dlatego są dla was tak istotne. Jest wiele innych powodów. Ciężko je zdobyć, trudno zniszczyć i łatwo dostać obsesji na ich punkcie, bo ślicznie błyszczą, co nie? Ale przede wszystkim to coś namacalnego. Dużo bardziej niż kawałek papieru czy stary banknot. Dlatego są tak cholernie drogie. Powiedziałaś, że odpowiadasz za bezpieczeństwo. W jakim sensie? W takim, że rozwalę łeb każdemu SPK-owi, który zagrozi społeczności wolnych obywateli. Ze słów Karla wywnioskowałem, że jesteście pacyfistami. Staramy się zmienić dawny porządek świata i zapoczątkować nową erę. To prawdziwa rewolucja. A każda rewolucja potrzebuje dwóch rzeczy. Ideologii i zbrojnego ramienia, które ją wprowadzi. Alberto i Vincenzo? Powiedz coś więcej. Ojciec i syn. Stary Alberto nie umie się wysłowić. Przed godziną zero miał warsztat i kupę forsy. Vincenzo, jego syn, jest z kolei nieśmiały. Ale obaj mają fach w ręku. Dasz im gumę i sprężynę, to zrobią ci zegarek. Dobra, pogadam z którymś z rzemieślników. Są na bazarze. Spisz się. To pomyślimy o większych zadaniach. Co ja robię źle? Nie wiem, ale takie rzeczy same się... Kiedyś tu miałem wielki... ogromny, no ten... Eskres roi się od truposza. Warsztat, tato. Prawda? Tak, warsztat. I gdzie on jest? Nie widzę go tutaj. Nie musisz szukać dalej, młodzieńcze. Przychodzę od Sophie. Podobno wiesz, gdzie mogą zdobyć kryształy. Co do kurwy? Przysłała tu już jednego ta... Debila? Kogo? Takiego jednego... swojego... brata, no. Jak mu tam było? Barney. Jej brat to Barney. I pytał się o to samo. O ciemną strefę z kryształami. Nic o tym nie wiem. Gdzie jest ta ciemna strefa? Sto dwadzieścia... Tato, mogę powiedzieć? Proszę. 100 metrów od stacji metra. Jest tam duży znak. Fashion Store. A po drugiej stronie ulicy stoi wiatrak. Dzięki. Nikt nie ma lepszego... lepszych towarów. Widocznie przez tunel też się nie przejdzie. Aitor więzi nas... No?
Co znalazłeś? Znam już miejsce, ale powiedzieli mi, że twój brat już o nie pytał. Herman, sprawdź, czy Barney włączył radio. Barney? Odpowiedz. Barney! Cholera. To dlatego się wyłączył. Chce znaleźć kryształy na własną rękę. I pewnie znowu włoży kij w szprychy. Rozumiem, że to nie pierwszy raz. Nie. Zawsze na siłę chce się wykazać. Ostatnim razem został ranny. Nawet całkiem niedawno. Jebany gówniarz! Zabiję go! Zabiję! Dlaczego się obwiniasz? Każdy odpowiada za siebie. Słuchaj, sam powiedziałeś, że jesteś tu od niedawna. Dlatego mało wiesz. Jestem tu odpowiedzialna za bezpieczeństwo. A on jest moim bratem. Obiecałam go pilnować. Obiecałaś? Komu? Nieważne. Skopię Barneyowi dupę, jak wróci. Jak Barney się zranił? Nie chciał mi powiedzieć. Moim zdaniem to robota SP-ków. Twój brat nie jest z tobą szczery? To nie twoja sprawa. Barney, odpowiedz mi. Szlak by to trafił. Jeżeli polazł tam w takim stanie, to już po nim. Mogę spróbować go znaleźć. Ty? Byłem już w ciemnej strefie, w szpitalu GRE. W szpitalu St. Joseph? Serio? Jeśli go uratujesz, nie będziesz żałował. Idź. Szybko. Musisz go znaleźć przed świtem. Postaram się. Czasem budzę się w środku nocy i nie pamiętam, że upadek w ogóle miał miejsce. Właściwie tylko... Jebane! Co ja mam zrobić? Barney? To ty? A ty kurwa kto? Jestem od Sophie. Tak, a ja od jebanych SP-ków. Kimkolwiek jesteś, spierdalaj! To nasze kryształy. Łapiesz? Nie dostaniesz! Barney, otwieraj! Spierdalaj! Sophie, znalazłem Barneya, ale zamknął się w pokoju. Żyje. Całe szczęście. Uparty gnój. Po prostu spróbuj z nim pogadać. Spróbuję. Barney! Wracaj, skąd przyszedłeś! Twoja siostra się o ciebie martwi. Nawet nie próbuj. Nie mieszaj w to sobie. Ale to prawda. Masz szczęście, że jestem zajęty. Barney, liczę do trzech. Jeden. Dwa, trzy. Spierdalaj stąd. Nic ode mnie nie dostaniesz. A masz. Świetnie. Dobra, starczy.
poszły? Tak, poszły się przewietrzyć. Sophie wspominała, że jesteś uparty, ale nie, że głupi. Ej, powinienem cię spuścić w pierdol. Masz, weź radio. Spadamy stąd. Nie, Pisklak, musimy go znaleźć. Kto? Odciągnął zakażonych, prawie mnie tam dopadli. Gdyby nie on, skończyłbym jak Kodżak. W tym stanie nikogo nie będziesz szukał. To dzieciak. Obiecałem jego matce, że sprowadzę go z powrotem. Łapiesz? Ściągnął te gnidy na siebie, rozumiesz? Żebym zebrał kryształy dla bazaru. Muszę go znaleźć. W tym stanie nikogo nie będziesz szukał, słyszysz? Nie wrócę bez niego. Gdzie go szukać? Był na parterze, kiedy mnie chuje otoczyły. Wybiegły za nim przez boczne drzwi. Dobra, zostań tutaj i czekaj na mój sygnał. Znajdę twojego kumpla i wrócę po ciebie. Szybko! Kto? Aiden, możesz się ruszyć? Barney mnie przysłał. Barney? Ja... Stary, dobry Barney. Udało mu się, no nie? Zdobył te kryształy? Tak, zdobył. Dzięki tobie. Dałem radę. Ubiłem trójkę zarażonych. Wiesz? No, było już rannych, ale... Posłuchaj. Mam dziś rodziny i... Mam tylko prośbę. Widzisz? Tam moje radio. Muszę się z kimś połączyć. Trzymaj, tylko szybko. Jasne, jasne. Muszę. Halo? Mamo? Jesteś tam? Mamo? Nathan? To ty? Co się stało? Gdzie jesteś? Wszystko dobrze, mamo. Już prawie tu kończymy z Barneyem. Obiecał, że ci włos z głowy nie spadnie. Nie pękaj, mamo. Słuchaj, zdobyliśmy kryształy. Zdobyliśmy je i zabiłem trójkę zarażonych. Dałem radę, mamo. Naprawdę musimy iść. Uciekaj stamtąd i wracaj do mnie. Barney dał mi słowo. Jasne. Niedługo. Niedługo wracam, mamo. Nathan! Co się dzieje? Nathan! Nathan! Barney! Jesteś? Barney? Aiden! Jesteś tam? Tak, próbuję znaleźć twojego brata. Barney już tu jest. Właśnie dotarł. Że... co? Przecież miał... Nie ufał ci. Uznał, że chcesz zabrać kryształy. Wysłał mnie po swojego kumpla, żeby móc się wymknąć? To nie tak. Przyjdź na bazar. Wszystko ci wyjaśnię. Jest nam teraz lepiej, co? To zależy, nie? Koleś był kutasem. Pod jego dowództwem SP byli jak wrzut na dupie. Wniosek jest chyba prosty. Lukasa nie ma, nam jest lepiej. Amen. Lepiej zamknij dziób, Barney. Gdzie Sophie? Znowu ty? Co ty robisz? Szpiegujesz mnie? A masz coś do ukrycia? Gadaliście o komendancie SP, prawda? Patrzcie, pan Ciekawski. Uważaj, gdzie wsadzasz nos. Możesz go stracić. Ten kutasiarz Lukas zasłużył na śmierć. Taka prawda. Barney, prawda jest taka, że jesteś idiotą, a stróżowie nas chronią. Chronią? Przed czym? Kto przejął nasz wiatrak? Stróżowie. Kto zajął metro? Pieprzony Lukas.
Więc niech spierdalają, bo inaczej wszyscy skończą jak ich jebany dowódca. Miałeś na mnie poczekać. Miałeś, srałeś. Plany się zmieniają. Bałeś się, że zabiorę ci kryształy. Bać się? Ciebie? Nie żartuj. Mamy tu swoje interesy, pielgrzymie. I nic ci do tego. Przez twoje interesy zginęło dwóch ludzi. Pisklak był ci potrzebny, żeby mnie odciągnąć. Gówno wiesz o mnie i o moich ludziach. Pisklak był mi jak brat. Z jakiegoś powodu moja siostra chce z tobą gadać. Jej trójdupę. Kiedyś byli naszą rodziną. Negocjujmy z nimi. Nie negocjuję się z szantażystami. Nie przypominasz swojej matki. Zresztą to ja tu dowodzę. Przygotuj ludzi. Dajemy Joemu te cholerne kryształy. Jebany tchórz. Wiem, co myślisz. Ale musimy go posłuchać. To dla bazaru. Liczy się tylko bazar. Sophie... Daj spokój, Herman. Uratował Barneya, nie? Ciekawy ten twój braciszek. Nie polubiliście się, co? Nie była to miłość od pierwszego wejrzenia. Barney ma swoje wady, ale jego zaletą jest absolutna lojalność. A Old Villador ma tyle problemów. Potrzebuje ludzi, którym mogę ufać. Jakie macie problemy? Sporo rzeczy cię tu ciekawi, co, Aiden? Pytaj, co konkretnie chcesz wiedzieć? Po śmierci komendanta wasze stosunki z SPK-ami chyba się trochę skomplikowały. To mało powiedziane. Mówiąc konkretniej, mamy przejebane. Ale Lucas zasługiwał na śmierć. Dla miejscowych gorsza od niego była tylko zaraza. To na jego rozkaz stróżowie prawa zajęli nasz wiatrak. Zabierają znaczną część naszych zbiorów i wody, żeby zaspokoić swoje potrzeby. W zamian za co? Ochronę? Sama potrafię bronić swoich ludzi. Zaczęłam się tego uczyć już za dzieciaka. Dlaczego Barney mnie nie posłuchał? Kryształy są cenne. Były nam potrzebne do pewnej transakcji. I teraz będziesz mógł pomóc. Jak pomogłem Barneyowi i Pisklakowi? Chyba nie do końca wyszło. Barney był w szoku, kiedy się dowiedział o Pisklaku. Dlatego cię nie posłuchał. On chce dobrze dla bazaru, Aiden. Myśli, że nas wszystkich obroni. Tak naprawdę to dzieciak. Był nastolatkiem, kiedy zmarła nasza matka. Ale nawet wcześniej, jak był mały, zawsze musieliśmy radzić sobie sami. Teraz jest dorosły i nikogo nie potrzebuje. I szkodzi sobie tym bardziej, im bardziej chce pomagać innym. Ta sprzeczka z Karlem. O co chodziło? Powiedzmy, że śmierć komendanta SPK-ów pogłębiła problemy. Rozejrzyj się, Aiden. Co widzisz? Coś, o czym ludzie za murami mogą pomarzyć. Nikt z tych ludzi nie dożyje końca miesiąca. Dlaczego? Bo w krótkim czasie nasze zapasy wody wyczerpią się. 2 tygodnie temu miejscowy zbir Joe i jego kumpel Jack przejęli jedyną wieżę ciśnień w okolicy. Jeszcze niedawno żyli na bazarze, ale Karl wywalił ich za przekręty. Teraz się mszczą. Obłożyli wieżę minami i grożą, że ją wysadzą, jeśli nie będą dostawać cotygodniowego okupu w lekach, jedzeniu i kryształach. A ci wszyscy ludzie o niczym nie wiedzą? Nie wiedzą, jak mało wody zostało. Chciałam się tym zająć, ale Karl boi się wybuchu paniki. Zamiast tego poszedł po pomoc do SP. Oczywiście wrócił z pustymi rękoma. Oni pomagają tylko samym sobie, na pewno nie nam. Mają tu gdzieś, że Joe zajął wieżę i zażądał pieniędzy za ochronę. Moja matka mówiła, nigdy nie targuj się z szantażystami, kiedy jeszcze tu rządziła. Czyli zanim Karl przejął władzę... Trzymała bazar żelazną ręką, a Karl się jej słuchał. Po jej śmierci zrobił się zarozumiały i zaczął się rządzić. Matka nie chciała, żebyś ty ją zastąpiła? Wiem, czego chciała dla ludzi. Wspólnoty i wolności.
Zawsze to powtarzała. Ale nie pytaj, czego chciała dla mnie. Nie wiem, czy w ogóle dla niej istniałam. Była wspaniałą przywódczynią, ale gównianą matką. Co zamierzasz zrobić? To, co muszę. Obiecałam pomóc Karlowi. Dopóki to on rządzi, będziemy opłacać Jacka i Joe'ego, a oni będą z nas wyciskać coraz więcej i więcej. I tak dalej, i tak dalej. Najważniejsze jest bezpieczeństwo moich ludzi. Udowodniłeś, że można ci zaufać. Chcę cię prosić o pomoc. Karl wierzy, że Joe dotrzyma swojej części umowy i da nam dostęp do wody. Ale ja jestem sceptyczna. Wysyłam ludzi na negocjacje z bandytami i chcę uniknąć niespodzianek. Karl i nasi ludzie ruszyli już na miejsce, w którym ma dojść do transakcji. Dopilnuj, by poszło gładko. Mam ich osłaniać? Tak. Dyskretnie i z daleka. Bandytów i dużo ciał, Sophie, przykro mi. Wiedziałam, że ci skurwiele nam zdradzą. Najwyższy czas to kurwa zabij, zabij wszystkich! Nie bardzo! Załatwione. Nikt nie przeżył. Pieprzone zwierzęta! Weź kryształy. Suzy je miała. Suzy? Karl... Zabrali go. Co? Gdzie? Do obozu. Musimy. Suzy? Suzy, gdzie są kryształy? Suzy? Znalazłem Suzy. Nie żyje. Nie wierzę. Najpierw pisklak, teraz ona. Szlak! 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 Nic nie mogłaś zrobić. Nie. Ale jej tam wysłałam. Ludzie Joe'ego porwali Karla. I nie widzę kryształu. Kurwa! Jebany! Co? Zbój! Wielki, ohydny skurwiel! Jest powolny, ale uważaj. Przeszukaj resztę ciała. Może kryształy wciąż tam są.
Sophie, oni nic nie mają. Pewnie zabrali je, zanim przyszedłeś. Wszystko się pochrzaniło. Dobra, dość pierdolenia się z tym. Spotkajmy się przy ich obozie, na dachu przy estakadzie. Ruszymy za Karlem i naszymi kryształami. Jack i Joe zapłacą za ten pierdolnik. Hej, Herman. Gdzie Sophie? Opuściłeś akcję. Mogłeś się przydać. Dobra, rozumiem, że mam tu poczekać. Mia? Ej, tutaj. Mia? Aiden, co się z tobą dzieje? Mia, gdzie jesteś? O nie! 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 Cholernie Jack i Joe zapłacą mi za to. Od początku miałam złe przeczucia. Plan Karla był do kitu, ale mu uwierzyłam. Nie obwiniaj się. Mogło być gorzej. Gdybym zaufała sobie, mielibyśmy wodę i więcej naszych by przeżyło. Robiłaś swoje. Rozkazy wydawał Karl. Tak, ale moje posłuszeństwo ma granice. Wiem. Dlaczego nie wysłałaś Hermana? Takiemu nikt by nie podskoczył. Jego. Jest silny, ale bezbronny jak dziecko. Coś takiego. Nie rozumiesz. Herman prawie nie słyszy. Był ochroniarzem mojej matki. Znam go, odkąd byłam mała. Po jej śmierci pozostał nam bliski. Kiedyś w schronie padły światła. Zarażeni weszli oknem. Herman nas bronił i rzucił w jednego z nich granatem. Przeżył eksplozję, ale stracił słuch. W bezpośrednim starciu nikt go nie pokona. Ale jak ktoś go zajdzie, jest bezbronny jak dziecko. Zabójcza kombinacja, zwłaszcza dla niego. Dlatego wolę go pilnować. Czasami nie wiem, czy to on chroni mnie, czy może ja jego. Jack i Joe mieli coś wspólnego z morderstwem Lucasa? Joe mógł mieć. To kompletny świr i złodziej. Wiedział, że stróżowie by go powiesili. Ale Jack by go zgasił. Jest tchórzem. Myśli racjonalnie. A jaki mamy plan? Od teraz ufam intuicji. Ostatni raz zdarzyło się coś takiego. Gdybyś się pośpieszył, paru z naszych by przeżyło. Pielgrzymi mają zapierdalać jak jebane gazele. Zamknij ryj! Co? Gdyby dotarł na czas, mielibyśmy przyjęcie, a nie stypę. Jak zmienisz zdanie? Czasem jest jak wrzut na dupie, ale kiedyś zrobimy razem coś dobrego.
Piskla! Twoje zdrowie! Piskla był wam bliski, tak? Pisywał wiersze. Pokazywał mi je i mówił, że wszyscy inni są na nie za głupi. Nie wyprowadzałam go z błędu. Był w porządku. Przyjęłam go po tym, jak stracił ojca w ciemnej strefie. Miał 10 lat. Był dzieckiem. Właśnie. Nie miał nikogo innego. Więc go przyjęłam. Jeśli zabijesz tych bandytów, to... Kutasa i Fiuta? Myślisz, że zabicie panów Kutasa i Fiuta coś zmieni? Śmierć zwykle dość sporo zmienia w życiu. Karl się mylił. Trzeba było od razu ich brać. Tak czy siak, pomożemy mu. Jest jednym z nas. Uratujemy go i odzyskamy te kryształy. Poza tym, nie odpuszczę im wymordowania naszych. Ralph, Suzy, Logan, Pisklak, trzeba ich pomścić. Jack i Joe skazali ich na śmierć, więc umrą. Twoje radio. Czasem łapiesz szumy. Pójdź do Alberto. Naprawi ci takie rzeczy od ręki. Dzięki. Tu Aitor. Idź, ale nie zwracaj na siebie uwagi. Ładnie razem wyglądacie. Jestem blisko, na dachu. Pogadajmy. Teraz? Chodzi o twoje życie. Rozszarpię ich. Przysięgam, że ich rozedrę. Tak powoli. Kawałek po kawałku. Za Ralfa, Suzy i Pisk. Za naszych. Słyszałem wszystko. Pogadajmy. Czego tu szukasz? Nie podoba mi się to, co się tu dzieje. Najpierw bandyci Jacka i Joe'ego zabili ludzi Karla. Teraz Sophie przygotowuje kontratak. Nie uczestniczysz w tym, co? Sam powiedziałeś, że mam się do nich zbliżyć. Zamierzam przeszukać obóz Sophie. Dlatego przyszedłem cię ostrzec. Ludzie zaczęli plotkować. Znalazłeś dla mnie Łazarza. Mogą podejrzewać cię o bycie szpiegiem SP. Nie wydaje mi się. Chętnie przyjmują oferowaną pomoc. Podobno. Ale ci ludzie nas nienawidzą, Aiden. Razem z każdym, kto dla nas pracuje. Więc jeśli mają podejrzenia, szczególnie Sophie... Poradzę sobie. Lukas też tak myślał. Wiesz, jak skończył. Głupio by było znaleźć cię gdzieś w rowie. Z wyciętym kawałem skóry. Przyszedłeś mnie ostrzec? Pomogłeś mi z Łazarzem. A ja dbam o sojuszników. Sophie po prostu walczy o wodę. Nie sądzę, żeby cokolwiek podejrzewała. Tak sądzisz? Ona nienawidzi stróżów prawa. Wini nas za to, że nie pomagamy Bazarowi i za śmierć matki. Więc kiedy zaczniemy przesłuchiwać jej ludzi, lepiej uważaj. Dzięki za ostrzeżenie. Dowiedziałeś się czegoś w naszej sprawie? Sophie też jest ciekawa, kto zabił Lukasa. A co ma ci powiedzieć? Wiedzą, że jak udowodnimy im winę, to będzie rzeź. Dowiedz się od Sophie, kiedy planuje atak. Informuj na bieżąco, gdzie jesteś. Bądź ostrożny. Uważaj na siebie, pielgrzymie. Czas na nas! Zdaje się, że Sophie tu nie ma. Rozejrzyj się za nią. Musimy! Tato, jest wcześnie. Tylko... jedna rzecz. Hej, widzieliście Sophie? Sophie, tak. Poszła i... powiedziała... Poszła tam. Właśnie. Dzięki. Czekaj! Jeszcze jedna sprawa.
Coś nie tak z twoim... Nie działać ci... szwankuje, no... Tata pyta, co jest nie tak z twoim radiem. O, czasem skrzeczy, ale póki działa, nie ma co w nim grzebać. Mogę cię o coś zapytać? Jasne. Mów mi, Aiden. Vincenzo. Aiden, jak się zostaje pielgrzymem? Jesteś mordercą? Vincenzo! Co? Dlaczego? Skąd ci to przyszło? Tato, pytam, bo mnie to interesuje. Opowiesz mi o tym, Aiden? Nie jestem wcale taki ekscytujący. Musiałem zabijać, ale nie jestem mordercą. Bycie pielgrzymem to dla mnie tylko droga do celu. Jakiego celu? Vincenzo! Zostaw go! W spokoju! Do znalezienia mojej jedynej rodziny. Znalazłeś? Jeszcze nie, ale mogę być blisko. Oby ci się udało. Ja nigdy nie znalazłem Federica. Kogo? Federica. Był moim najlepszym kumplem. Byliśmy jak bracia. Znaliśmy się od zawsze. Zniknął tak samo jak inne dzieci. Z powodu tych jebanych testów. Testów? Mówisz o testach Gierę? Słyszałeś, że kiedy zbudowali mury, próbowali tu opracować szczepionkę? Wszystko trafił szlak po paru tygodniach. Pewnego dnia Federico rozpłynął się w powietrzu. Graliśmy w nogę. Potem poszedłem do domu. On też. Nigdy go już nie zobaczyłem. Jestem pewien, że go zabrali. I to nie wszystko. Widzisz, nie był jedynym dzieckiem, które zaginęło tamtej zimy. Było ich więcej? W tym samym czasie zaginęły dwie dziewczynki z budynku obok. I więcej dzieci w całym mieście. I żadnego nie udało się odnaleźć? Nie, ale biorąc pod uwagę to, co mówiła matka Federica, chyba wiem, co się stało. Federico miesiąc wcześniej był w szpitalu z zapaleniem płuc. Jego matce powiedzieli, że jakiś lekarz GRE zlecił badania krwi, ale nie powiedzieli jej dlaczego. Tydzień po tym, jak wypisali go ze szpitala, nagle zniknął. Pamiętasz nazwisko lekarza? Nikt go nie znał. Nikt w szpitalu nie powiedział nam nic poza tym, że robił coś tajnego dla GRE. A potem wszystko szlak trafił. GRE się rozpadło. Później część dzieci znaleziono w Central Loop. Ale nie Federica. Każdego dnia zastanawiam się, co się z nim stało. Mam nadzieję, że żyje. I że kiedyś go znajdziesz. Jeśli coś zgubiłeś, tu tego nie znajdziesz. Jeśli chciałeś sprawdzić, czy mam chłopaka, to nie, nie mam. Co nie znaczy, że masz u mnie jakiekolwiek szanse. Bo nie masz. Jeśli sądzisz, że obchodzi mnie, czy masz chłopaka, to mam to w dupie. Co nie znaczy, że jak zmienisz zdanie co do moich szans, to ja też zmienię zdanie. Dobra. Co cię sprowadza? Pilnujcie dziś, Barneya. Ten facet jest jak neon z napisem Wielkie Kłopoty. Fakt. Herman, dla świata jest lepiej, gdy milczysz. Niestety, pielgrzymi Barney! Brzmi nieźle. Oho, to nasz dzielny, kurwa, pielgrzym. Szukałem cię. Pi! Na zdrowie! Nie jestem fanem picia z gwinta. Oho! Jaśnie pan hrabia życzy sobie szkło! Dałeś radio do sprawdzenia temu Albertowi? Co za dziób! Nie potrafi nawet zdania skończyć! Mózg dziurawy jak szwajcarski ser! Trochę szacunku, Humphrey! Alberto zna się na broni i pancerzu jak nikt inny. A ty co takiego umiesz? Pierdzieć w organki i nazywać to muzyką? Hej, parszywe dekle! Klepcie pacierze!
Barney się zbliża i Ostrodubska wam spierze. Obrywam wam mózgi. Jestem. Jak twoje radio? Już działa? Czasem działa, czasem nie. Jak mu się zachce. Suzy, Logan! Przysięgam, że ich rozszarpię, a potem zeżrę! Pisklak! Ralph! Wasze zdrowie! Kocham was! Co teraz? Pamiętasz początek upadku, Aiden? Mgliście. Ja pamiętam, jakby to było wczoraj. Przez jakiś czas broniliśmy kościoła przed zarażonymi. Moja matka dowodziła. Każdego dnia traciła dziesiątki ludzi. Próbowała utrzymać wszystkich przy życiu, a ja pilnowałam Barneya. Błagała stróżów prawa o pomoc, ale ją zignorowali. W końcu została ranna. Świtało. Zaprowadzili mnie do niej. Na dach zakrystii. Spojrzała na mnie i kazała mi obiecać, że zaopiekuje się bratem. Powiedziała to takim tonem, jakby pożyczała mi samochód i chciała, żeby wrócił nietknięty. Potem wyznaczyła Karla na swojego następcę i mnie na jego zastępczynię. Wyrośniesz na dużo lepszą przywódczynię niż Karl, powiedziała. Ale dopóki świat płonie, ludzie nie będą słuchać kogoś tak młodego. Myliła się. Całe życie myślałam w taki sposób. Koniec z tym. Teraz rozumiem moją matkę. Przywódczyni musi być bezwzględna. Wtedy nie byłam gotowa. Teraz jestem. Chyba wiem, co masz na myśli. Wiem też, co to strata. Mówisz o kimś konkretnym? Moje historie nie są teraz istotne. Rozumiem. Ja nie opowiadam swoich, a ty swoich. Okej. To nie tak. Nie? Moja historia jest stara i pełno w niej pytań bez odpowiedzi. Dlatego zostałeś pielgrzymem? Żeby znaleźć odpowiedzi? Bo zdecydowanie nie wyglądasz mi na przestępcę. To dlatego, że mnie nie znasz. Sophie, musimy pogadać. Pora działać. Im szybciej to zrobimy, tym gorzej będą przygotowani. Aiden. Źle zaczęliśmy znajomość. Łyczek na odwagę? Jesteś pewien, że powinieneś tyle chlać przed misją? Ja? Mam najmocniejszą wątrobę w Villador. Martw się o siebie, pielgrzymku. Gdzie Sophie? Tam. Na dachu. Mam cię na oku. Syny. Okazuje się, że especy nas obserwują. Niech zobaczą, co stanie się z Jackiem i Joe'em. Co może stać się też z nimi. Mówiłaś, że to pora na działanie. Działamy. Wysłałam do obozu troje zwiadowców. Karl i Kryształy muszą być gdzieś wewnątrz budynku. Warta jest nieliczna. Pewnie większość śpi. Jest kilka wejść do obozu. Wbicie od frontu to samobójstwo. Najwięcej straży. Ty idź pierwszy. My ruszymy z drugiej strony. Weźmiemy ich z dwóch stron. Jak coś pójdzie nie tak, wycofujemy się do bazy. Gdzie? Do motelu Tango.
Dzieją się naprawdę nieciekawe rzeczy. Brawo, pielgrzymie. Rodzina Krzyżu, do twoich usług. Dziękuję. Pielgrzymie, gdzie pozostali? Zostali zaatakowani. Gdzie kryształy? Tam. Wywołaj Sophie. Szybko. Sophie? Mam Karla. Jest cały. Co z wami? Sophie? Sophie? Jesteś tam? Musisz im pomóc, Aiden. Gdzie są Jack i Joe? Uciekli z obozu, kiedy usłyszeli walkę. Nie wiem, co planują. Powiedzieli, że czekają na wsparcie. Jakie wsparcie? Nie jestem pewien. Joe wspominał o renegatach, niedobitkach armii stacjonujących na zaporze po drugiej stronie miasta. Ostatnio widziano ich na bazarze. Dokąd mam iść? Do motelu Tango. Sophie ma tam kryjówkę. Biegnij! Szybko! Idź do motelu Tango, pielgrzymie. Każdemu powtarzam, że musimy szykować się na zimę. To nie wszystko. Zaatakowano kryjówkę Sophie i Barneya. To mogą być SPC. Kurwa. Pamiętaj, po co tu jesteśmy. Mieliśmy się dostać do Central Loop, a nie angażować się w miejscowe konflikty. Nie mieszaj się do tego. Wracaj do metra. Podzielimy się z Aitorem tym, co mamy. Może nas przepuści. Muszę iść, Hakon. Obiecałem Sophie, że jej pomogę. To jedyna droga do poznania prawdy. Dobra. Będę w kontakcie.
Spóźniłem się. Sophie! Barney! Jesteś tu? Sophie? Sophie, zgłoś się! Sophie! Co się dzieje do cholery? Zgłoś się! Tu Aiden. Twoi ludzie nie żyją. O kurwa. Cholera, Aiden. Akurat zaczynałem cię lubić. Przyprowadziłeś tu espeków. Pomagałem wam. Zdradziłeś nas. I zabijemy cię za to. Pomagałeś sobie. I Aitorowi. Nam tylko przy okazji. Na co czekacie? Nie wiecie, co robić? Barney! Barney, czekaj! Posmakuj tego, fiucie! No i mam cię! Przez skrzynię świata! Nikt cię nie ucieknie! Zajebane! Tutaj! Jest tutaj! Przez skrzynię świata! Wypatroszyć! Zaraz zdechnę! Sprawa się rypła. Kurwa, ty!
ty! No tak. Szukam Sophie! Sophie! Cholera, nie chodzi o ciebie! Z drogi! Cholera, ryba to! Chodź! Chodź! We właściwym miejscu. Barney, młody. Znajdź Barneya. Skąd się tu wziąłeś? Mam szósty zmysł. Wiedziałem, że wpakujesz się w kłopoty. Barney chciał cię zabić. To znaczy, że coś ukrywa. Coś związanego z Lucasem, albo gorzej. Co masz na myśli? Morderstwo komendanta, a teraz przejęcie wieży z wodą. To nie przypadek, Aiden. Barney od dawna chciał wyjść z cienia swojej siostry i samodzielnie uwolnić Villedor od stróżów prawa. Spróbuję go znaleźć. Bądź ostrożny. Pójdę ostrzec Aitora. Bądźmy w kontakcie. Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. Barney! Wyłaź! No chodź! Znajdę cię! Aiden, bądź miły, to strzelę ci w łeb. W przeciwnym razie będziesz zdychał powolutku, więc... To ty będziesz zdychał, Barney! Miałeś go zatrzymać, nie zabić. Daj mi broń. Oddaj mi ją, bracie. Wiesz, co robisz? Tak odpłaca cię za pomoc? Tak traktujemy zdrajców. Wiem, że pracujesz dla Aitora. Nie pracuję dla Aitora, tylko dla siebie. Tu nie da się pozostać neutralnym. Walczymy o przetrwanie. Bez wody bazar nie przetrwa nawet miesiąca. Stróżowie nie pomogą. Jak wtedy, gdy zmarła mama. Po prostu patrzyli, jak giniemy. A ty jesteś z nimi. Nie obchodzimy cię.
Powiedz, dlaczego mam cię nie zabić? Strzelaj! Na co czekasz? Bo możemy sobie pomóc. Kto zabił Lukasa? Myślisz, że to my? Sophie, odpowiedz. To wasza sprawka? Nie. Sophie, co do kur... Co cię obchodzi ten morderca? Co Aitor ci obiecał? Jeśli to nie wy, kto go zabił? Sama nie wiem. Na pewno nikt z moich ludzi. Jak się dowiesz, to powiedz. Uściskam go. Lukas musiał zginąć. I tak długo żył. To nie nasza sprawka. Mamy własny plan pozbycia się stróżów z bazaru. Aitor przepuści mnie do centrum, jeśli mu pomogę. A ty mu wierzysz? Serio? Nie próbował mnie zabić. To nie jego zdradziłeś. Ja też mogę pomóc. Pomóż nam z wodą, a osobiście zabiorę cię do Central Loop. Po pierwsze, nie zdradziłem cię. Pomagam w śledztwie, a to co innego. Co do oferty, czy przypadkiem jedynej drogi nie kontroluje SP? Jest inna droga. Serio wierzysz, że znów ci zaufam? Nie masz wyjścia. Nie powiedziałeś, że pracujesz dla SP. Byliśmy ostrożni. Jest coraz niebezpieczniej i trzeba być czujnym. Próbowałaś mnie zabić, Sophie. Przysięgam na pamięć Pisklaka, Suzy, Logana, Ralfa i... no i Hermana. Pomóż nam, a cię tam zabierzemy. To wchodzisz w to? Dobra, macie plan? Jack i Joe uciekli. Mamy szansę przejąć wieżę i wreszcie odzyskać wodę. Przed jebanym Aitorem. Zajmiemy się SP-kami i od razu potem zabierzemy cię do centrum. Najpierw musimy ogarnąć dostęp do wody. A jak się dostać do wieży? To niemal niemożliwe bez dźwigu, a ludzie Joe'ego odcięli dostęp. Dlatego proszę ciebie. Chcesz, żebym się wspiął? Jeśli ci się uda, ocalisz wiele osób. Będziemy ci dłużni. Nie sądź, że zostaniemy kumplami.